Witajcie w Burnout Paradise. Tak. Paradise City to miasto, które wielu graczy na pewno zna. A my dzisiaj się w nim przejedziemy, odświeżymy sobie doznania, jakie płyną z tej gry. O, tu się nam piękny trailer włączył. W tle leci muzyka zespołu Guns N' Roses, właśnie Paradise City, czyli motyw główny, muzyczny motyw dźwiękowy tej gry. Jeżeli nie mieliście styczności z tą grą, albo chociażby żadnej wzmianki nie słyszeliście o niej, to śpieszę wytłumaczyć, że jest to czysta arcade'ówka, w której liczy się przede wszystkim fan płynący z gry, z przemierzania miasta szybkimi samochodami, robienia różnych kaskaderskich trików i tego typu rzeczy. Gra stworzyło studio Criterion Games pod skrzydłami EA, które stworzyło później jeszcze ostatnio nowego Most Wanted'a, w którym trochę czuć tego burnouta, powiem wam szczerze. Gra ukazała się w 2008 roku, od jej premiery minęło 5 lat, a w 2009 roku wyszła wersja The Ultimate Box, w której to mamy zawarte wszystkie dodatki, które konsolowi gracze dostali w 2008 roku, a właśnie w 2009 została ta seria wydana również na pecety. Dobra, przejdźmy do samej rozgrywki. Dobra, jesteśmy przekierowani do menu i mamy tutaj kilka opcji. Pierwsza podstawa: wejść do Paradise City, czyli po prostu wchodzimy do gry i zaczynamy zabawę. Mamy też również opcję zacznij Burnout Party. To wygląda, jest w takiej dosyć dziwnej stylistyce. Spójrzcie, tak trochę jak dla dzieci przygotowane. Aczkolwiek pozwala na zabawę aż do 8 graczy, którzy wykonują różne zadania, a potem gra ocenia, ile punktów im należy przyznać za jak dobrze się spisali. Czy pokonali resztę? Dobra alternatywa dla gry dla wielu graczy. Lokalnie. Mamy również Burnout Store, czyli po prostu sklep Burnouta. To chyba każdy zna i wie, jak to wygląda. Takie sklepy w grze. Oraz zakończ, czyli po prostu wyjście do systemu na pulpit. No i oczywiście wchodzimy do Paradise City. Mamy teraz takie podmenu, czyli mamy wozy Paradise, czyli podstawa, motocykle Paradise, czyli właśnie to, co jest zawarte m.in. w tym w Ultimate Box, czyli bądź teraz już jedynej wersji, jaką można kupić. Pojazdy typu Toy to są mikroskopijne, znaczy może nie mikroskopijne, wersje mini pojazdów, które mamy dostępne w grze. Na przykład prawdopodobnie tym samochodem będę jeździć, do tego pokażę wam, jak on wygląda w wersji mini. Jest taka zabaweczka. Komicznie wygląda na przykład kierowca w bolicie w Formuły 1. Głowa wielkości koła od auta, także tak to mniej więcej się prezentuje. Ale oczywiście to możemy sobie podejrzeć, ale nie możemy tego wybrać, ponieważ to jest w dodatku. Tak samo jest z wozami kultowymi i pojazdami typu Boost. My sobie przechodzimy do podstawki gry. Mamy tutaj sporo różnych rodzajów samochodów. Trzeba je wszystkie odblokować, a na przykład jeżeli mamy już jakiś konkretny samochód, możemy przejechać po odpowiedniej trasie. Jeżeli uda nam się ukończyć wyzwanie, jakie jest nam postawione, to otrzymujemy wzmocnioną wersję tego samochodu. Tutaj widzimy, że w statystykach jeden się zmienia, to wytrzymałość o jeden punkt. Akurat to jest ważne, ponieważ tutaj nie trudno o kraksę. Mamy tutaj naprawdę mnogość różnych samochodów. To nie są znane, to nie są licencjonowane pojazdy, jednak w dużym stopniu opierają się na nich. Na przykład zaraz sobie dojedziemy do... Tak, ten samochodzik GT Concept. Jest to nic innego jak po prostu Camaro. Z tym, że przerobione tak, aby nie musieć wykupywać licencji na dany pojazd. I tym też pojeździmy. Jak widzimy, tutaj mamy po lewej stronie, za
statystyki prędkości dopalacza i wytrzymałości. Jest to bardzo uproszczone, ponieważ jak mówiłem, jest to arcade'ówka. I mamy również podany typ dopalacza. W tym przypadku jest to kaskaderski, czyli raczej standardowy dopalacz. No nic, dobra, wejdźmy w końcu sobie do Paradise City. Tu jeszcze mamy wykończenia lakieru i takie tam inne. Ja sobie po prostu pojadę żółtym. Mamy tu tak. Sterowanie się opiera na klawiszach A i Z, które odpowiadają za gaz i hamulec oraz klawiszach lewo i prawo. No i oczywiście standardowo Shift to jest nitro. Mamy tutaj kilka rodzajów zawodów, żeby nie było. Fabuły nie ma żadnej praktycznie. Dostajemy prawo jazdy. Teraz jak to było? Próbne prawo jazdy dostajemy na początku gry i potem ulepszamy je poprzez wygrywanie w zawodach. Teraz w sumie wam nawet mogę pokazać, jak to wygląda. Tutaj jest Burnout License, czyli no burnout, prawo jazdy Burnout. W tym wypadku jestem teoretycznie po zakończeniu gry i mam prawo jazdy Elite. Chociaż jak widzicie, nie, to nie jest Elite, przepraszam bardzo. Elite będzie za kolejnych 100 zwycięstw. W każdym razie teraz teoretycznie zakończyłem grę, ale tak naprawdę to wcale nie jest koniec, bo ja nie wydaje mi się, żebym był w połowie tak naprawdę. Jeszcze mam masę samochodów do odblokowania. Chyba mam 35, 75, o ile dobrze pamiętam. Oj, i tak, pierwsza kraksa. To nie jest jakaś ujma, kiedy macie kraksę, ponieważ tutaj mamy kraksy non-stop i wyglądają po prostu spektakularnie. I momentami aż ciężko się złościć, kiedy widzimy pięknie gniotący się metal. Może to dziwnie brzmi, ale faktycznie te kraksy są iście hollywoodzkie. Nitro właśnie, tak jak mówiłem, dostajemy za ryzykowną jazdę. No, tu troszkę przeholowałem, aż za blisko chciałem minąć ten samochód. Ale udało się, samochód jest dalej na chodzie, więc mamy odjazd. No nic, może by tak, żeby nie jeździć bez sensu, aczkolwiek to też daje mnóstwo frajdy. Możemy sobie zrobić jakieś te zawody. I dlatego przejdziemy sobie do mapy, pokażę wam od razu, jak wygląda świat. Mapa jest dosyć duża, naprawdę jest duża. Aczkolwiek nie, żeby był problem z zapamiętaniem jej. Po pewnym czasie zaczniecie sobie po prostu już zapamiętywać trasy i będziecie wiedzieć, którędy najszybciej dojechać. Co jest ważne, ponieważ w wyścigach nie ma żadnych wyznaczonych tras. Po prostu jedziecie tak, jak uważacie, że będzie najszybciej. I może wam dlatego też pokażę wyścig. Tam jak widzieliście, mamy... tutaj jest miasto, obszary miejskie, a potem mamy jezioro i wszystkie obszary bardziej górzyste, takie pozamiejskie, gdzie mamy mniejszy ruch. Wyścigi są praktycznie na każdym skrzyżowaniu, wystarczy do niego podjechać, do świateł. Do Country Club jedziemy. Jest kilka właśnie punktów docelowych, do których się jedzie. I w tym przypadku jest to Country Club, jest chyba ich 7. A co do zawodów, o proszę bardzo, takedown. A, dobra. Co do zawodów, tak jak mówiłem, są na każdych światach, możemy dojechać do... Możemy uczestniczyć w zawodach jakichś. Bum! Rozbił się, dobra. A, kurde, prawie same wraki wlatają, jak widzicie. Zawody są na każdych światłach i wystarczy podjechać, zabuksować i naprawdę na każdych. To nie jest tak, że są tylko wybrane światła, na których mamy te zawody. Podjeżdżamy gdziekolwiek i po prostu zaczynamy zabawę. Tutaj zakręt. O kurde! Ach, dobra. Może jeszcze wygram. Co prawda za mną, ale... Powinno się udać. Spoko, udało się. Jeszcze 99 zwycięstw. I tak to wygląda.
Dobra, teraz to był zwykły wyścig, tak jak mówiłem, bez żadnych tras, którędy mamy jechać. Po prostu jedziemy tak, jak uważamy, że będzie najszybciej. A teraz postaram się znaleźć zawody typu... Właśnie, widzicie, podjeżdżamy i mamy podpowiedź po prawej stronie nad minimapą, że tutaj jest wyścig i jeżeli zabuksujemy kołami, czyli IZ, gaz i hamulec, to odpalimy te zawody. Ja jednak chcę poszukać rozwałki, czyli po prostu... Znaczy, nie rozwałki, jak to się nazywało? Boże, nie pamiętam, jak się nazywały te zawody. Są jednak tutaj. Polegają po prostu na... Chciałem jak największego zniszczenia. Mamy stakedownować jak najwięcej samochodów. Stakedownować, czyli po prostu je zniszczyć. Ja tu postaram się imnąć. O, są również rozsiane po mapie stacje benzynowe, które nam ładują nitro do pełna. Przydają się podczas wyścigów i to jest bardzo dobra sprawa, jeżeli znamy położenie ich. Ponieważ po prostu podczas wyścigu możemy sobie tak zaplanować trasę, aby jak najczęściej móc doładowywać ten dopalacz. Sterowanie jest dosyć bardzo proste i raczej nikt nie powinien mieć problemów z ogarnięciem go. I na przykład mamy Pirat. Tak, te zawody nazywają się Pirat. I stajemy sobie na światłach, buksujemy i zaczyna się. Moim zdaniem lektor jest trochę za cicho, ponieważ to nie jest tak, że ja teraz podczas montażu tak ściszyłem tą grę. Oj, cholera! Już się zaczyna. Takedown pierwszy, a mam jeszcze pozostały 33. Z każdą kolejną taką rywalizacją wskakuje jeden dodatkowy wóz, który mamy zniszczyć. Aczkolwiek teraz z kolei są ważne, aby... Ważne jest, aby znać położenie warsztatów. Dlatego wolałbym wrócić do miasta, szczerze mówiąc. A tego zaatakujemy. Dobrze, że on się rozwalił, bo pewnie ja bym się zniszczył zaraz. Ważne jest znanie położenie warsztatów, tak aby przeżyć jak najdłużej, ponieważ w tej konkurencji mam tylko 4 jakby życia. Po 4 kraksach przegrywamy. Czy 5? 4 albo 5, jakoś tak. Albo ja jego, albo on mnie. Gdzieś a tam jest warsztat, już go widzę. Tylko żeby tam trafić. Tak, jest. Kolejne 4 życia. I co ważne, trzeba patrzeć na czas. Za każdy zniszczony wóz mamy dodatkowe 10 sekund. Maksymalny limit to jest 3 sekundy, a startujemy z dwoma. Znaczy 3 minuty. Startujemy z dwoma. Soundtrack jest po prostu też świetny. Mamy tutaj i muzykę klasyczną oraz muzykę taką elektro. I przy jednej i przy drugiej można się fajnie bawić, aczkolwiek dla mnie muzyka klasyczna, rozumiem w jakim celu tu jest wrzucona do gry, aczkolwiek jakoś mi się nie podoba jazda tak przy niej. Dużo bardziej mi się podoba ta właśnie muzyka, taka dużo bardziej imprezowa. O Jezu, ile wraków! Ten to trochę się szaleje po drodze, trzeba go ukrócić. O, w takim ścisku się najlepiej czuję, ponieważ nie mam problemu z takedownowaniem. Jak widzicie, teraz już, jeżeli może uda mi się następnego zbić, może tego stuknięciem w tył. Takedown, 6 pod rząd, przed chwilą było szaleństwo. Mamy również i za takie... ojej. Za takie jakby rangi tych zniszczeń, powiedzmy, jak tutaj było szaleństwo, jest też rzeź chyba przy 20 pod rząd. Czy 10, jakoś tak. Dostajemy również osiągnięcie, bo mamy osiągnięcia wbudowane w grę. Co się stało? Ej, naprawdę nie wiem, co się stało. O co ja zahaczyłem? Nic. O, mamy tu również billboardy do niszczenia, to takie znajdźki.
postaram się wrócić do miasta i jeszcze jedne zawody wam pokazać. Są również zawody jeszcze kaskaderskie oraz ścigany. Ja bym teraz chciał wam pokazać ściganego, jak to wygląda. Na kaskaderskie to po prostu skaczemy, z ramp robimy bączki, tego typu rzeczy. Najczęściej się i tak używa jednak dopalacza, ponieważ dopalacz też jest uważany jako wyczyn kaskaderski. Pozwala przedłużyć serię. I jak często w takich punktowych zawodach ważne są mnożniki punktowe. Pokażę wam jeszcze jedną minigrę, tylko muszę sobie trochę nitra doładować. Wow! Jedź! Kurde, koło urwałem, nie pojadę. Ale nic, jedźmy. I sobie teraz odpalimy rozwałkę. Rozwałka to po prostu latanie wrakiem po drogach, mając jedynie jeden cel, zrobić jak największe szkody. Oj, coś mi się nie wydaje, żebym dał radę. Chociaż może muszę dobić do 10 pojazdów, a tam jest... Jest! Autobus. Autobus jest mnożnikiem punktowym, a w dodatku daje sporo nitra. Jeszcze jeden wóz. Jest, 10 samochodów i mogę zasuwać wam pełne nitro z powrotem. Wozów. I tak to się można bawić tutaj w nieskończoność, znaczy nieskończoność, tak długo jak nam wystarczy nitra. O, jak widzę następny autobus. Dobra. Jak widzicie, tutaj już kierowcy wariują, sami się rozwalają na dobrą sprawę. Największe szkody już nie pamiętam, jakie miałem, w każdym razie samochodów było rozbitych 70, a mnożnik był na poziomie, chyba 4 autobusów. Coś takiego. Autobus. Jest autobus, pobity. Te pieniądze się do niczego nie liczą, także to nie jest do niczego potrzebne tak naprawdę. Straty na poziomie 1 200 000. Dobra, pokażę wam jeszcze tylko tą zabawę w ściganego, która polega na... dotarciu w całości do jednego z punktów, do jednych z met. Tutaj mamy właśnie ściganego. Będą nas goniły czarne wozy, coś a la czarne BM-ki. Do siedziby Coast Guard. Aha, dobra, przez całe miasto mamy przejechać. No dobra, lecimy. 3,4 mili. Gaz do dechy. Oni są dosyć natarczywi, więc trzeba zasuwać, jak dopóki nas jeszcze nie dogonili. Aha, już jedno życie straciłem. Tutaj również mamy 4 życie. Ale nic, lecimy. O, naprawa. Chyba skorzystam od razu. Trzeba często zmieniać drogi, oni wtedy głupieją. Nie, ja chcę do naprawy, idioci. Tutaj. Dobra, lecimy. Tamtą drogą. Może pojedziemy tędy. Kurczę, no nie wierzę. Znowu w mur przedzwoniłem. Pojedziemy sobie tędy, aby nie było ruchu ulicznego. O, ale pojeździłem za ulicą. No nic, jedziemy, wysuwamy pod prąd. Może kogoś zbijemy. No ale nie mnie. Żółte Camaro sprasowane. No nic, dobra, trzeba się postarać. O, widzę na szczęście następny warsztat po drodze. Dobra, i lecimy, dobra. Nie ma co. Trochę trzeba bardziej agresywnie zacząć jeździć. Nie wiesz, tak downowany. Znowu.
Teraz kogoś zbijemy tutaj. Dobrym sposobem może być też jazda wolno, aczkolwiek widzisz, z jaką oni prędkością potrafią się w was wbić. Dobra, lecimy. Muzyka też fajna, także. W ogóle nawet jeżeli nie macie tej gry, nie zamierzacie jej kupować, to wam polecam po prostu poszukać, również na YouTubie to macie, kawałki po prostu z Burnouta. O kur... A, no, było blisko. Bach. Nie, no powinien dojechać. Aj, nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Oj, ostatnie życie. Dobra, może już dojedziemy. Tu już jest meta, jest meta, jest meta! Jest! Dojechałem. Co prawda z złomem, ale dojechałem. Watson 25V16 Revenge jeździ teraz po ulicach Paradise City. Aby dodać go do swojej kolekcji wozów, uziem go. O, bardzo fajnie. To jeszcze pojeździmy chwilkę tutaj, poszukamy tego samochodu. Mam nadzieję, że się zaraz gdzieś trafi, ponieważ generalnie samochody bierzemy ze złomowiska. A żeby one się na tym złomowisku znalazły, najpierw trzeba po prostu wygrać trochę zawodów. Wtedy do miasta wjeżdża nowy wóz. Jeżeli ten wóz zniszczymy, czyli tak jak teraz, on sobie gdzieś jeździ po mapie i jeżeli na niego trafię, muszę go po prostu rozwalić. Jeżeli go rozwalę, on wyląduje na złomowisku i będę miał takiego wraka. Tym wrakiem tylko potem wystarczy do niego wsiąść, pojechać do jakiegoś warsztatu, naprawić go i będzie się go miało dla siebie. Tak samo było z tym wozem, którym teraz jeżdżę i dziesiątkami innych. Dlatego trzeba się dosyć uważnie rozglądać, ponieważ on nie jest w żaden sposób zaznaczony na mapie. Trzeba po prostu szukać innego wariata, który jeździ po tych drogach. Burnout jest dobrą grą, ale nie na dłużej, moim zdaniem. Z prostej przyczyny, ponieważ mimo, że ta wolność, jaką tu dostajemy, bez żadnej fabuły, po prostu masz samochody i się baw, jest fajna, aczkolwiek nudzi się. Ile można jeździć bez celu po mieście i na przykład cały czas się ścigać, albo robić wypisy kaskaderskie. Przez pierwsze kilkanaście godzin się sprawdza, ale po prostu później się nudzi. I moim zdaniem... Kurde. Ach, nakombinowałem. I po prostu moim zdaniem jest to dobra gra, tak żeby sobie leżała i od czasu do niej zajrzeć. No jedź. A, dobra, nie tam wozik trzymaj. Żeby od czasu do czasu do niej zajrzeć, sprawdzić, znaczy znowu się zabawić przez, nie wiem, godzinę i znowu odłożyć, ponieważ tak na dobrą sprawę u mnie wygląda. Nie potrafię do Burnouta przysiąść na kilka dni na przykład i, nie wiem, podbijać sobie to prawo jazdy o te 100 zwycięstw, ponieważ to się po prostu robi nudne. A taka zabawa po godzinie na przykład w tygodniu, w tego Burnouta, sprawia, że nie psuje się zdania o tej grze. Dalej potrafi dawać fan, a nie tylko taki jakby przymus, że trzeba sobie podbić to prawo jazdy, mimo że i tak nic z tego nie będziemy mieli. Albo nowe samochody odblokować. O! Gość idzie pod prąd, to on! Dobra, łapiemy go. Jest. To było dosyć proste. 25V16 Revenge został dostarczony na twoje złomowisko. No dobra. Ja się tu już będę zbliżał powoli do końca. Aczkolwiek już sobie zajrzymy do warsztatu na złomowisko. Zobaczymy, jak ten samochód sprawuje się w praktyce. Domyślam się, że jest to jeden z tym dopalaczem szybkim. Tym, co odpala się tylko, jeżeli mamy odpowiednią ilość nitra. Ten wóz ma niesamowicie duży moment. Za duży. Pojazd dla szaleńców. Upaja mocą. Praktycznie piana mu ścieka po słonie chłodnicy.
sprawdzimy go. Nie możemy go pomalować, jeżeli nie jest naprawiony. Tak, jak widzicie, mamy nitro, aczkolwiek nie mogę go odpalić. Muszę najpierw nazbierać odpowiednią ilość dopalacza i dopiero potem. Dopalacz jest w porządku, teraz naprawimy samochód i i widzicie, zużyłem go i teraz znowu go nie mogę odpalić. Teraz zrobimy jeden obrót, powinienem być ok, dobra. Wyjedziemy sobie na taką jakąś prostą. Momencik, jeszcze jedna rzecz. Mamy takie podręczne menu, które nam pozwala dołączyć po prostu do multiplayera. Klikamy sobie dołącz, proszę bardzo, jesteśmy na multi. Ktoś mi tu szumi. Chyba ich sobie wyciszymy, tak coś myślę. Swój mikrofon wyłączę i tego gościa. Dobra. Tak, wstecz i możemy się bawić. Aczkolwiek troszkę niedobrze mam taką ciemnicę. Teraz naładujemy sobie trochę nitra. Pod prąd. Mamy nitro. I gaz zdechy. Pokażę wam, jak to wygląda teraz. O co chodzi z tym paleniem gumy. Widzicie? I dostałem znowu pełne nitro. Tak działa to w samochodach typu z dopalaczami szybkimi, czyli tymi boostami takimi. Że po prostu trzymając cały czas gaz, nitro się cały czas regeneruje. Wyłączymy, odejdziemy z gry. I znów mamy dzień u siebie. To jest bardzo fajna sprawa, że to wszystko się dzieje tak płynnie. No dobra, mam nadzieję, że gameplay wam się podobał. Burnouta wam przybliżyłem, odświeżyłem, może jakieś wspomnienia się w was obudziły odnośnie tej gierki. Jeżeli macie, to naprawdę zachęcam, żeby sobie odpalić tak po dłuższej nieobecności w Paradise City. A jeżeli nie, to a gra wam się spodobała, to myślę, że to nie jest duży wydatek kupić tę grę, ponieważ z tego co widziałem w sklepach internetowych kosztuje teraz po jakieś 25 zł. W tych okolicach, no oczywiście plus przesyłka, no to tak około 3 dych kupicie tą grę i będziecie mieli naprawdę fajną gierkę, żeby się pobawić od czasu do czasu w arcade'ówką taką. Mówię dla was Adriano w kolejnym odcinku staroci, aczkolwiek takich, które wciąż dają frajdę. Dobra, dzięki, na razie.